Witam na moim kanale Gotuj z Maszką. Dzisiaj pokażę Wam, jak ja robię dżem z całych truskawek. Zapraszam do oglądania. Do tego potrzebujemy kilogram truskawek i taki właśnie cukier żelujący, który kupiłam w sklepie. Truskawki mam bardzo małe, dlatego ich nie będę kroić. Wsypujemy sobie do garnuszka. Teraz dodajemy cukier żelujący. Będziemy gotować. Na razie na małym ogniu, tak żeby nam truskawki puściły troszeczkę soczek. I zobaczcie, już po 2-3 minutach już idę, truskawki puściły soczku. Przykrywamy sobie na chwilę przykrywką i zostawiamy na małym ogniu. Po 5 minutach zobaczymy, ile już soczku. O, zobaczcie, ile już soku jest. Dżem będzie niesamowity z całymi truskawkami. Taki będzie super na gofry. I jeszcze na chwilę zamykamy. Jak zaczną się gotować, trzeba 3 minuty pogotować i wyłączyć. A w tej chwili przygotujcie sobie słoiczki, spasteryzować lepiej od razu. I pamiętajcie o przykrywkach też pasteryzować. I zaczęło się gotować. Mieszamy cały czas i pilnujemy 3 minuty. Po 3 minutach wyłączamy. A na sam koniec ja dodaję sok z połowy cytrynki. I po 3 minutach wyłączamy. Słoiczki mam już przygotowane i od razu na gorąco wlewamy. Na początek po jednej łyżeczce, żeby słoiczki nam troszeczkę się dogrzały. A wtedy będziemy dolewać wszędzie. I wyszły nam takie 3 słoiczki. I tutaj zdecydowałam się zostawić troszeczkę, pokazać Wam, zobaczcie, jak gęstnieje. Już właśnie na oczach gęstnieje nasz dżemik. Słoiczki przewracamy. Uważać, bo gorące. I przykrywamy szmatką do ich ostygnięcia. A ten dżemik dzisiaj będzie już zjedzony. I tak wygląda nasz dżem po 30 minutach. Jest bardzo smaczny z tym sokiem cytrynowym. Także próbujcie z przepisem Gotuj z Maszką.